Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj również nagrywamy dla Was daily vloga. Wiki się jeszcze bawi, ale za chwilę wychodzimy na spacer, bo dzisiaj jest przepiękna pogoda, więc szkoda siedzieć w domu. Zapraszam do oglądania. Okej. Kto to mi tak ucieka? Przywitaj się. Nie masz czasu? Idziemy na spacer? Ach, aparat, tak. Idziemy na spacer, Bikuś. My już z panienką jedziemy, jak widzicie, sobie siedzi. Powiem wam, że nie ma jeszcze godziny 9, a już jest tak gorąco, więc zapowiada się naprawdę piękny dzień. Chciałabym się dzisiaj poopalać troszeczkę, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo Daniel ma na 13 do pracy, a wcześniej jeszcze musi pomóc swojemu szwagrowi, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzicie, my jesteśmy na placu zabaw, ale niestety za chwilę będziemy musiały wracać, bo nie wzięłam Wiki czapeczki, a świeci naprawdę ostre słońce, więc trzeba będzie wrócić po kapelusik. Po prostu jestem gapu. Husiu, husiu, niunia robi. Husiu, husiu. No. Schowałam Wiki trochę od słońca, ale teraz oczywiście zajęła się oponami, kółkami wózka. No bo przecież to jest najbardziej ciekawe. Mały majsterkowicz. Tak, Wika? Mam dzisiaj w planach przerobić sobie spodnie na spodenki, bo mam takie, w których nie chodzę, dostałam, a stwierdziłam, że fajnym pomysłem będzie właśnie je trochę odświeżyć i zmienić, więc może dzisiaj Wam to pokażę, zobaczymy, czy będę miała po prostu na to czas. I wracamy, tak? No matter what we do, it keeps ticking away, ticking away. You are my summertime love in the faraway place. With your loving soul and that beautiful face. No one can know about the days I spent in your... Zabieram się za przerabianie spodni. Oczywiście towarzyszy mi Lilka. I tak mniej więcej sobie zaznaczam, dokąd chcę, żeby mi sięgały. Zostawię troszeczkę zapasu i postrzępię na końcach. Spodenki skruczcone, teraz będę je strzępiła, ale to jest bardzo, bardzo żmudna praca, więc na pewno dzisiaj tego nie skończę. Przestałam przerabiać te spodnie, bo już mi się po prostu nie chciało. I była ciocia Wiktorii i zobaczycie zaraz, co jej kupiła pięknego. Więc tutaj położę na łóżku i Wam pokazuję. Więc dostała Wiki taką śliczną, miętową koszulkę z foczką, idealną na lato. I do tego spódniczkę. Ona jest taka warstwowa. Tutaj ma taki zwykły materiał, tutaj tiul. A tutaj tak jakby taką siateczkę. Więc będzie mała dama. I ona jest na gumeczce. To jest rozmiar, już Wam mówię. 80 i bluzeczka również 80, akurat taki jak Wiktoria nosi. Moja mama zabrała Wiktorię na spacer, a ja w tym czasie postanowiłam się trochę poopalać. Powiem Wam, że mam nadzieję, że weźmie mnie troszeczkę słoneczko, bo jestem biała i kiepsko to będzie wyglądało, jak nałożę sukienkę, więc mam jeszcze trochę czasu. Korzystam. Jest fajnie i gorąco. A pogoda jak na razie jest cudowna. Idealna na opalanie się właśnie. Jest super gorąco. Mam nadzieję, że mnie weźmie słoneczko. Wiecie co? Jest tyle borówek. Tak patrzę, że za chwilę pójdę i je nazrywam. Może Wikusia sobie zje? Ale jeszcze chwilę się poopalam. Wróciłam do domu, już się nie opalam, idę pod prysznic, powiem Wam, że jest strasznie gorąco. Lepiej się opalać nad wodą, gdzie od wody jest troszeczkę chłód, przynajmniej
tak wieje wiaterek, a tutaj jakbym leżała na patelni, więc nie wiem. Mam nadzieję, że się w przyszłym tygodniu wybierzemy nad jakieś jeziorko i wtedy może muśnie mnie delikatnie słońce. Zobaczcie, dziewczyny mi pozasypiały. Okej, to taki żarcik, jednak wstaję, moja księżniczka. Oj, wstaję, wstaję i nie mogę wstać. I dzień dobry. Wiesz, jak ty długo spałaś? Telefon zobaczyłaś, mamy, tak? A kuku, a kuku. Idziemy na lody, co? Mama ma ochotę na loda. Więc tak jak mówię, lecimy na lody. I może chwilę pospacerujemy, jest godzina po 16, więc już tak na spokojnie można sobie pochodzić, nie jest takie ostre słoneczko. Także widzicie, już Wiktoria dorwała mój telefon, muszę jej go zabrać. Oddasz mamie? Nie oddasz? Oddasz, zobaczcie jaka słodzinka. Idziemy. Przyszło się przytulić. Tuli, tuli. Wyspałaś się? Budzić chcesz? Cześć. Cześć. Wiktorii, co chciało się przytulasku, tak? I my już wracamy ze sklepu, kupiłyśmy loda, kupiłyśmy dla Wiktorii chrupeczki, więc otwieram i zajadam. Co Lila robi? Stópki Lili dajesz, tak? Oczywiście jak to ja, nie zaspokoił mnie lód na porcję słodkości, więc mam pyszne pancake'i. Z to nie dżem, to taka galaretka z owoców, którą robiła moja mama, więc taka naturalna i powiem wam, że to jest przepyszne. Chyba każdy miałby ochotę na taką kolację. Nawet Lila. Dłużej nic nie mówię, zabieram się do jedzenia. Będę robiła, wiecie co, porządek w swoich szminkach. Oczywiście ich tutaj wszystkich nie ma, bo są również porozrzucane po torebce. Ale stwierdziłam, że może pokażę wam te, co tutaj mam. Pokażę wam właśnie, jakie mam kolorki. Pierwsza Kobo 108. I wygląda ona tak. Przyszłam bliżej światła. Druga to jest róż Velvet z Brujua. I to jest numerek 07. I to jest coś takiego. Makeup Revolution z kalendarza adwentowego, nie mam numerka, więc nie powiem wam. I wygląda ona tak, jest najciemniejsza z tych trzech. Kolejna z Makeup Revolution. I podobna do tej pierwszej, ale jednak troszeczkę jaśniejsza. Błyszczyk. Jak widzicie, on jest naprawdę fajnie napigmentowany. Kobo 104. I to jest już taki najbardziej chłodny odcień. Te hałasy to oczywiście ta dama mała. Masełko do ust z Astora numerek 3. I wygląda tak. Bourjois numerek 5. I jak widzicie, ona jest najmniej napigmentowana. Daje dosłownie taki delikatny kolorek na ustach. Golden Rose 16 numerek. Powiem wam, że idealna na jesień. Teraz czas na Miss Sporty, którymi już się praktycznie nie maluję, ale pokażę wam, jak wyglądają. Numerek 600. I to jest ten na dole tutaj. 301. Typowa czerwień. 202. Taki cukierkowy róż, akurat ten mi się naprawdę bardzo podoba. 401. Taki ciemny. Lovely 2, to jest ten. Jeszcze jeden Miss Sporty 200, to jest ten ostatni. Lovely, jeden z moich ulubieńców, to jest ten. Rimmel 510 to jest to, troszeczkę mi się ułamało. I teraz najbardziej trwałe, które ciężko mi będzie zmyć, to jest Golden Rose, numerek 3. I to jest ten kolorek. Numerek 5 to jest ten ciemny, on jest bardzo ładny, również fajny na jesień. I szósteczka, powiem wam, że te zawsze się bardzo ciężko zmywają i wyglądają naprawdę cudownie na ustach, ale jak widzicie, królują tutaj jednak róże. W różach jestem zakochana i im jestem wierna. Okej, my już jesteśmy obie w piżamkach, będziemy kładły się spać. Wiktoria już jest bardzo zmęczona, jak widać.
Więc żegnamy się z wami i widzimy się niebawem. Pa!